pojawiłem się dzisiaj dużo wcześniej przed. Hej! Czekaj, a już teraz Jezus Maria. Zjadłem i rozebrałem się w międzyczasie. Minęło może z 25 minut maksymalnie i co? Zaczęło wiać, słońce, więc jest pidziu, no więc muszę się. Byłem się trochę przebrać, byłem się trochę rozebrać i oczywiście co? Teraz wyszedłem w bluzie i zaczęło wiać. No, God! No, God, please, no! No i tak właśnie jest tą pogodą, że w ogóle muszę pójść do kasy, wysłać maila z moim tym biletem QR-kodem. A pani sprzedająca bilety, takie zwykłe, papierowe, musi wejść na tego maila, w ogóle to był Gmail swoją drogą, musi wejść na tego Gmaila, otworzyć tego maila, wydrukować go i dopiero go zamienić na bilet normalny. To jest naprawdę doskonały czas, żeby odwiedzić Czarną Górę. I jeżeli nie lubi się tłumów, to zdecydowanie polecam. Czarną Górę po tej porze roku, myślę, że luty już jest. Pewnie w styczniu może być odrobinę zimno, natomiast w lutym, marcu zdecydowanie jest to dobra destynacja, którą naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam, szczególnie Kotor. To jest miejsce, które trzeba zwiedzić, jeżeli lubicie takie miejsca jak Omiś, Split, generalnie Chorwację, to ona jest bardzo podobna, muszę przyznać, i zdecydowanie 180 stopni, coś innego niż to, co widziałem w Albanii. To jest absolutnie dwa różne kraje, wizualnie. Nam tak jakby nastawienie ludzi też jest zdecydowanie inne. Wystawiam Czarną Górę za Kotor. Naprawdę wysokie oceny. Sam Kotor ma dyszkę. Natomiast Czarną Górę, ja myślę, że to jest mocno niedoceniane miejsce na mapie Europy. Tak samo jak Albania zresztą, ale Czarną Górę wygrywa. Porównując to zdecydowanie. Uwielbiam ten widok. Nice. Thank you.
aż to muszę tak na szybko nagrać, nie wyciągając gimbala. Generalnie przed chwilą mówiłem na filmie, że jest bardzo mało ludzi i jest ciepło. Więc zjadłem i rozebrałem się w międzyczasie. Minęło może z 25 minut maksymalnie i co? Zaczęło wiać, zaczęło słońce, więc jest pidziu, no więc muszę się ubrać. Super. Już byłem zadowolony, że będzie dzisiaj tu bardzo ciepło. Natomiast jak się okazało, ściągnięcie kurtki, bo jest słońce, to jednak nie był najlepszy może pomysł. W każdym razie tak to właśnie wygląda, kiedy... O, doszedłem do końca w ogóle alejki. To jeszcze chyba komuś święto zostało. Słuchajcie, śmieszna sprawa z bilerami, bo miałem wszystko zaplanowane. Mieszkałem w hostelu, który był oddalony od dworca autobusowego 3 minuty. No i wstałem sobie wcześniej. Udałem się w ogóle dużo wcześniej na dworzec autobusowy. Miałem kupiony bilet w aplikacji. No jakby trochę byłem przekonany, że jakby jeżeli dostałem na maila i w aplikacji QR kod, który powinienem zeskanować, no to przecież wszystko będzie w porządku. No natomiast trochę się przeliczyłem. W międzyczasie też, z racji tego, że byłem dużo wcześniej, ale jakby podobna sytuacja była w Podgoricy na stacji autobusowej jak na lotnisku. To znaczy, są bramki, trzeba zeskanować bilet, żeby tam wejść. No i ja byłem dużo wcześniej, stałem sobie po prostu w tej takiej części zamkniętej, gdzie było ciepło, nie musiałem stać na zewnątrz o tej 8 czy 9 rano. No i jeszcze w międzyczasie poszedłem sobie zjeść. No i jakby wszystko fajnie, pięknie, tam do odjazdu autobusu pozostało z 5 minut, więc widziałem ten autobus dosłownie face to face. No i w tym momencie chciałem przełożyć QR kod, no to okazało się, że to tak nie działa. Że w ogóle muszę pójść do kasy, wysłać maila z moim tym biletem QR kodem. I ona, pani, w sensie ona, pani sprzedająca bilety takie zwykłe papierowe, musi wejść na tego maila, w ogóle to był Gmail swoją drogą, musi wejść na tego Gmaila, otworzyć tego maila, wydrukować go i dopiero go zamienić na bilet normalny. To chwilę trwało. Ja oczywiście tam siedziałem, próbowałem powciskać wcześniej w tą kolejkę i tak dalej. I jeszcze miałem nadzieję, tam zostało tych parę minut, ale babeczka mówi, że mam to wysłać w ogóle, nie? Więc ja tak nie mogłem wyjść ani jakby tam pomachać, żeby na mnie poczekali i tak dalej. Nie wiedziałem też, ile to będzie trwać. Tam pokazuje pani, że jakby, no, ale ja mam zaraz autobus, może pani tam, nie wiem, powie komuś kierowcy, żeby poczekał te 2-3 minuty, no nie wiem, cokolwiek, nie? Ona, it's not my problem, not my problem. W ogóle to bardzo było niemiłe, jak zostałem, może nie to, że jak zostałem potraktowany, bo ja nie lubię takiego sformułowania, trochę jakbym się znęcał sam nad sobą i użalał, ale nie lubię takiego traktowania w ogóle ludzi. Mówisz, że no ej, że jakby, że bilet i w ogóle to jest jakby kuriozalna sytuacja, że tłumaczę kobiecie, że proszę zatrzymać autobus, ona oczywiście po angielsku nie rozumie i mówię, że no, że pokazuje na zegarek, że nie mam czasu, a ona, że not my problem. No i w końcu, kiedy udało mi się wysłać tego maila, w tym momencie autobus zaczął w ogóle odjeżdżać, ona otworzyła tego maila i ona do mnie otworzyła maila i w ogóle mała autobus odjechał. W ogóle takie, co tu się wydarzyło, jakby empatia na poziomie minus 100, straciłem 7 euro, tyle kosztował mnie ten błąd braku wydrukowanego biletu,
W kolejnym hostelu w ogóle w Kotorze tutaj się dowiedziałem, jak to wygląda i faktycznie, jeżeli bym kupował bilety online, no to muszę w hostelu wydrukować sobie te bilety, żeby one były w formie papierowej. No bo na przykład jeszcze nie jechałem tym busem tutaj miejskim, ale na przykład te zmiany do PKS-y, które właśnie jechały od Podgoricy do Kotoru, no to tam kierowcy po prostu przedzierają i zachowują górną część takiego biletu z tym głównym kodem, no i pewnie się z tego w jakiś sposób rozliczają, obstawiam, bo też widziałem, że tam kierowcy coś przekazywali między sobą, coś dawali, więc wydaje mi się, że to o to chodziło. Natomiast jakby sytuacja dość kuriozalna, kiedy jestem godzinę wcześniej, wszystko mam zaplanowane fajnie, pięknie, a poległem tak naprawdę na tym, że nigdzie nie doczytałem informacji, ani na tym bilecie, ani w żadnym mailu, nigdzie nie było informacji, że bilet trzeba zamienić. To jest troszkę lipne. No oczywiście można by tam, każdy hater może powiedzieć, no trzeba było podejść do okienka, zapytać się wcześniej, wejść 5 minut wcześniej, a nie czekać na następną chwilę. Tak. Wiem. Wszyscy jesteście najmądrzejsi. W każdym razie to jest taki protip, żeby drukować bilety, bo faktycznie w Czarnogórze trzeba drukować bilety, jeśli są w jakichś aplikacjach, lepiej mieć wydrukowane. To nie jest tak jak w Polsce, że jest napisane, musisz wydrukować bilet, ale tak naprawdę nikt na to nie patrzy i możesz normalnie telefon przełożyć z QR-kodem i wszystko jest ok. Więc u nas to działa w drugą stronę, że masz coś zrobić, ludzie tego nie robią i jest ok, a tutaj no, masz coś zrobić, czego nie wiesz, że masz zrobić. To w drugą stronę trochę działa. W każdym razie tak. Lepiej mieć papierowe wszystko. I tyle. I lecimy dalej. Kotor jest naprawdę super i myślę, że w ogóle jeszcze może tu chwilę posiedzę i poopowiadam trochę o tym Kotorze, bo jest cisza, spokój. To jest doskonałe w ogóle miejsce. Myślę, że... O, no już no, taka cisza nie będzie zaraz. W każdym razie. Jeżeli chodzi o Kotor, Kotor jest miejscówką bardzo chorwacką, bym powiedział. Nie chcę tutaj jakby obrazić ani Czarnogórzan, ani... ja nie jestem super dobry w historii i tak dalej. Z geografii wiem, że to są po prostu no, Bałkany, które mają dużo wspólnego. Kiedyś jakby Czarnogórę też trochę wchodziła na Chorwację i tak dalej. Więc to wszystko było kiedyś... Przez jakiś czas Jugosławią. W każdym razie, mówiąc jakby tu o tych czasach, Kotor jest zbudowany, bo z tego co wiem, muszę sprawdzić jeszcze, bo o ile dobrze pamiętam, to jest najstarsze miasto, albo jedno z najstarszych, na pewno jedno z najstarszych, ale czy najstarsze miasto, to nie pamiętam. W każdym razie jest, no, nie zdziwiłbym się, gdyby było najstarszym miastem, dlatego że ma dostęp i do Zatoki, czyli do Morza Adriatyckiego, i zarówno jest w górach, więc z obu stron, co możecie zobaczyć gdzieś na moich filmach, z obu stron jakby gwarantuje pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Wszystkie fortyfikacje, na które ja będę wchodzić sobie jutro i pojutrze, w zależności od pogody, są bardzo, 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 bardzo wysoko. Ale tak bardzo wysoko, że myślę, że no, faktycznie ciężko było podbić te rejony 500 czy 1000 lat temu. Więc są szlaki, którymi ja będę sobie szedł, jeszcze nie wybrałem, są trzy polecane. Sprawdzę sobie przynajmniej dwa, bo jednym wejdę, drugim spróbuję zejść. W każdym razie no, fortyfikacje są bardzo wysoko. Naprawdę są bardzo wysoko. Jak się patrzy, to no, ciężko mi określić na ilu metrach nad poziomem morza. Natomiast ja bym tak strzelał, że tak z 8 stówek to tak, no 6 stówek może być. Tak myślałem, że mają 600, tak, pod Wrocławiem. To myślę, że bym strzelał w te rejony. W każdym razie jest tutaj naprawdę bardzo fajnie zachowana ta architektura. Jest zadbana. Jest zadbana, jeżeli... A i wracając, dlaczego mówię o tej Chorwacji? Bo jest podobnie. Naprawdę pierwsze co wszedłem tutaj, to skojarzyło mi się z Omisiem. Jeżeli ktoś był w Omisiu, to będzie wiedział o co chodzi. Jeżeli nie był w Omisiu, a był w Splicie, to może sobie wyobrazić. Jest po prostu Omis jest mniejszym Splitem, nazwijmy to tak, w dużym uproszczeniu. Jeszcze węższe alejki i tak dalej. Myślę, że tutaj jest bardzo podobnie. To znaczy Kator jest
Kator? Kator. Kotor. Kotor. Kotor jest miejscem, gdzie jest faktycznie wojsko. Ten rynek tutaj główny jest bardzo mały. Są dwa kościoły. Jeden jest ortodoksyjny, drugi jest chrześcijański. Po dwóch stronach jakby tego rynku. Zaraz za murami, za rynkiem, tutaj poza murami tego miasta, jakby tego starego miasta, od razu jest zatoka. No teraz jest tam marina, kiedyś tam przepływały statki transportujące żywność i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, tak jak mówiłem, to jest taki po obu stronach ochronione, obudowane górami. Zatoka, woda. Z tej strony w ogóle są jeszcze te góry wyższe. Więc to jestem w stanie uwierzyć, że to było bardzo bezpieczne miejsce. Opowiadam to trochę tak bez składu i ładu, ale ja sobie wrócę do tego, bo to też nie jest blok historyczny, tylko ja trochę mówię o tym, co warto tu zobaczyć, co warto zjeść i na co trzeba uważać. Ale myślę, że jak wrócę sobie do domu, to sprawdzę z czystej ciekawości, jak wygląda historia całego tego Kotoru. Ale o tym już opowiadać nie będę, więc zachęcam Was też do tego, żeby sobie to po prostu sprawdzić. Jeżeli Was to ciekawi, jeżeli nie, to bardziej nie będę o tym opowiadać. Czy ja chciałem coś powiedzieć jeszcze? Nie pamiętam. Mam nadzieję, że powiedziałem przynajmniej część, a resztę sobie jakoś powycinam. Aha, nie wiem jak wyjdą inne, więc jeszcze coś innego. Jeżeli chodzi o Kotor w lutym, no to różnie bywa, to znaczy... O, widział, przyszło. Różnie bywa z temperaturą. Jak nie wieje i jest słońce, jest spoczko. Natomiast ja się zdążyłem ponarzekać, że jest mi za ciepło. Zdążyłem ponarzekać wczoraj, że jest mi za zimno. Dzisiaj było mi za ciepło, więc się rozebrałem. Jak się rozebrałem, to automatycznie słońce zaszło i zaczął grać wiatr. Więc to jakby wiadomo, jak działa prawo Murphy'ego. Natomiast, tak jak teraz widzicie, mam na sobie golfik, bardzo cienki zresztą, taki bardziej wiosenny bym powiedział, i jest o godzinie 16 ciepło. Także da się siedzieć w takim cienkim golfiku, ale też nie patrzcie na mnie, bo jakby kto mnie zna, ten wie, że ja mam w domu 26 stopni zimą, a potrafię gotować w bluzie, bo jest mi zimno, więc jakby ja mam troszkę inny inaczej postrzegam ciepło, może tak. Inaczej postrzegam ciepło, dla mnie 33 stopnie to jest temperatura idealna, minimalna. 40 to jest idealna, maksymalna, więc tak. Natomiast poniżej 20 stopni zakładam bluzę. I teraz nie wiem, ile jest dokładnie, ale myślę, że odczuwalne będzie spokojnie około 16-17 stopni. Tak kojarzy mi się to z temperaturami, kiedy pierwsze słońce wychodziło na wiosnę, gdzieś tam w marcu, kwietniu, i wybiegaliśmy ze szkoły, oczywiście bez kurtek, kurtki powsadzane do plecaków, na samych bluzach, albo i nawet bez bluz. Szybko na boisko pograć w gałę, albo pojeździć na deskorolce, w zależności od tego, co lubił. W każdym razie, no teraz mniej więcej jest taka pogoda. To znaczy, ja się teraz dokładnie czuję tak, jak właśnie wyszedł z podstawówki w wieku 9 lat z chowaną bluzą, cienką bluzą wiosenną do plecaka i bieg cieszyć się słońcem. Dokładnie taka jest pogoda. To jest fajne chyba porównanie. Czasami sam się zastanawiam, czy 16 to jest ciepło, czy 16 to jest zimno. Ja wiem, że to po to została wymyślona ta skala, nie? Żeby to tak działało, żeby 16 było 16, a 20-20, każdy wiedział, ile jest, ale niestety odczuwalna nie jest tak zawsze taka sama, jak to, co jest na papierku, to, co jest na termometrze, i często też się mówi, o, odczuwalna jest dużo niższa, i nawet czasami jakby w ogóle wiele prognoz pokazuje, ile jest na termometrze, bo to jest w cieniu zazwyczaj, ale jest jakby odczuwalne, nie? I potem patrzycie, o, będzie tylko minus 5 stopni, odczuwalne minus 13 na przykład. Nie? Jest lipa. Więc tak, wracając, bo się znowu rozgadałem, to było dobre porównanie, dlatego że można powiedzieć, że jest 16 stopni, czy 17 stopni, czy 15 stopni, ale 15 nierówne, w zależności czy wieje i czy jest słońce. I jak jest słońce i nie wieje, to 16 to jest upał. Jak wieje,
i nie ma słońca. 16 to jest absolutny mróz dla mnie w każdym razie. Okej, okay, lecę dalej. Trzymajcie się. No dobrze, więc mamy godzinę 6:00. Musiałem trochę odczekać, bo jeszcze nie było tak super jasno, jakbym chciał. Ani mam ze sobą latarki, ale idziemy gdzieś tam. Zobaczymy, co z tego wyniknie dzisiaj. Powinno nie być daleko. Powinna to być trasa na jakieś max 2 godzinki. Więc we will see. No, osiołek. Co tam? Idziesz w twoją stronę? Czy mam przejść obok ciebie? Czy chcesz mnie zaatakować? Uzdrawię. Uzdrawię, uzdrawię na zdrowie. Jest, uzdrawię. Jaka? Uzdrawię.